Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam powiedzieć, lekko że... stronniczy górą! Między odcinkami robiłem fast forward polskich dram w YouTubie. Tłumaczyłem Wódkowi, o co chodzi z Pasutem, o co chodzi z Bogzelem, o co chodzi z Wardęgą. Tutaj nie, nie wytłumaczyłeś mi w ogóle. Powiedziałeś mi tylko, że wszyscy mają haki na wszystkich. Będziemy mieli na siebie haki, to będziemy milczeć, nie? No tak. A czy to się też tyczy nas, że ludzie mają haki na nas? Nie wiem, kto by nas mógł nagrywać. No właśnie. Kto by chciał nas nagrywać? Czy nie jesteśmy za mali? Ale to była nudna rozmowa. Nie uwierzycie, nie co wolę ktoś powiedział 10 lat temu. O Steam Decku. Kupiłem Switcha. Jak wiecie, we wczorajszym odcinku mieliśmy lekką dyskusję o wolnej woli, o Bogu, o istnieniu absolutu. W dzisiejszym odcinku zupełnie tak nie będzie. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Chin, gdzie to firma Xiaomi, która jeszcze do niedawna była uznawana jako lepsze, także Xiaomi lepsze, postanowiła zerżnąć Panamerę, czy Taycana właściwie, i wypuściła model SU7. O, tutaj masz z przodu. Tutaj no stary, nie jeździłbyś takim autem? Jeździłbym, bo wygląda ładnie, bo wygląda jak Porsche, no. A to jest full electric, czy nie? Full electric jest. A, no to podobne. No, ziom, pokaż jeszcze. Tył jest najmniej podobny, ale nadal podobny, nie? No. Czyli to było ich celem skopiować Taycana? No, to by ich trzeba zapytać. Czy inspiracja taka luźna? Pewnie, jasne. Też trzeba pamiętać o kwestii ceny. Ten Xiaomi będzie kilkakrotnie tańszy od Porsche. Niecałe 120 tysięcy złotych. No to jakby to tylko jest, po przejściu na to, co wiesz, transport do Polski, przewartowanie. Okay. Rozumiem, koniec, ale nadal, wiecie, ale nadal, nie? Tak, no to jest dobra cena. Tutaj mamy porównanie właśnie Taycana Turbo do SU7. 2,78 versus 2,93. Wow. I to Taycan Turbo jest spalinowy. Czemu jest błędne napisane Taycan? Ja mógłbym mieć, znaczy nie mam ładowarki w bloku. Mógłbym mieć auto elektryczne, gdyby infrastruktura ładowarek była po prostu lepsza, mam wrażenie. No, jak w każdym innym kraju. I gdzieś widziałem, że do 2027 roku, czyli już niedługo, ma być już coś, dużo, i do 2030 już bardzo dużo. Mhm. Ale i gdyby tych ładowarek było więcej. To nie jest tak, że jak tak że nie muszę, to... na przykład, wiesz, że nie muszę liczyć na to, że jedno z dwóch miejsc, które tam jest, będzie wolne, albo że nie muszę jechać przez pół miasta i czekać godzinę, żeby zatankować. Jakby to było 25 minut, to jest dla mnie okej. Okay. 25 minut na ładowanie jest dla mnie okej. Okay. Ja jestem trochę sceptyczny, jeżeli chodzi o to, jak ten samochód wygląda. Nie twierdzę, no jest to chińska wersja odpowiednika, który przynajmniej z wyglądu jest wymyślony w Niemczech, czyli Porsche. No to ja nie jestem fanem tego rozwiązania, że się po prostu zżyna. To tak, to prawda. Bo jeżeli by Porsche wystosowało pozew przeciwko Xiaomi i gdyby go wygrało oczywiście, to może się okazać, że na przykład nie będzie można kupić tego samochodu w Europie, bo przegrałby, wiesz, pozew o to, że skopiowało ich design, nie? Xiaomi górą, czy nie? Zobaczmy. A tu górą będzie. Tu będzie górą? Tu będzie górą. Xiaomi górą. Górą. Xiaomi. A wcześniej wystartował. Fast start. W ogóle te testy powinny być zautomatyzowane. Tam ludzie siedzą w środku? No to powinny nie siedzieć, powinny po prostu być jakieś roboty z tymi to. No, no okej, okay, to są jakieś, wiesz, setne sekundy reakcji na, wiesz, reakcję człowieka. A, ty Karol, ja już widzę po tobie. No? A że ty i tak byś wolał Porsche. Ty jesteś prosty człowiek, widzisz, Porsche klikasz. Tak, kocham Porsche, ale siedziałem w Taycanie, który jest przepiękny, jak jest czysty i nie prowadzisz go, natomiast jest tam ekranoza, okrutna ekranoza. Wszystko jest w panelach LED, w sensie wszystko jest dotykowe. Nie znoszę tego, nie podoba mi się to. No to chciało mi pewnie tym bardziej będzie. Tak, oczywiście, tak. Nie, no lepiej wygląda, nie jest aż taka ekranoza. To jest cały ekran, to jest ekranoza taka na maksa. No to nie fajnie. Tu, no i patrz jak to wygląda stary. No właśnie zapaćka, pył, kurz, palce, wszystko. No dramat. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda? To jeszcze przeżyje, ale to, że jedziesz i nie wie, musisz oderwać wzrok od drogi, no. Mhm. To jest najgorsze. A co wy myślicie o takich chińskich samochodach elektrycznych? Was to w ogóle grzeje, czy... Znaczy, bo inaczej. Mnie trochę grzeje. A ja mam to w duchu. Chińskie samochody elektryczne jako pewna kategoria samochodów są spoko, bo są tańsze, bo są ładnie zrobione i tak dalej. Ja tutaj konkretnie się czepiam do tego SU7, który po prostu z wyglądu jest jak... Znaczy... No. Taycan! I to jest takie za bardzo in your face. To mi przeszkadza. Gdyby on nie wyglądał tak, to ja bym powiedział, wow, taki tani elektryk, który tak szybko jedzie i tak spoko wygląda. Komu się tak chciało robić? Ale przez to, że on jest tak podobny, to czyli mi miałeś wrażenie, że jedziesz podróbką? Tak. O, w sumie no, jak to że powiedziałeś? Tak czarna pomarańcza. No wiesz co, no... Klamki jak z bursztynu. Były w ten... Opony. Jak z bursztynu. Znaczy, ja czekam na Izerę. No to se jeszcze poczeka. To będzie hit. To będzie hit. Znaczy już miał być, ale nie wiem co się stało. Nie wiem czemu Polska co się nie... stało? Nie robili jej. Oh. Izera, to co powiedziałeś, że od gór izerskich i to idealnie byłoby. Izera, Polska górą.
Nie, górą. To tylko wersja turbo. Polska górą. Byłaby Polska górą. Michał, albo jakby ją nazwali tylko górą, Izera górą, górą, to nawet spoko brzmi. Pisane przez OM oczywiście. Zobacz wideo, może zobaczyć wideo. No zobacz render chyba. Auto, które nie istnieje. Dłuższe intro poproszę. No, dłonie, okay. Kłosy, dalej no, pan Tadeusz. O, tu nic nie będzie w tym wideo, nie oszukacie mnie, przestańcie mnie kłamać! O, już projektują. Aha. Platyżima zrobić. Zostaw te dzieci już, przestańcie mi góry pokazywać. Polska górą. Nie boimy się wezwań. Ewidentnie się boicie. O, ja zrzekam się. Setki godzin projektowe. Żeby zrobić ten filmik. A jest jakiś konkret? O, jest konkret, stary, sprawdź. To jest render dalej, to jest ciągle render. Prawdziwe auto, stary. Ciągle render. O, tak wygląda stare auto. W renderze, tak. To już jest całe auto. Kilka niedociągnięć, jest. Mniej niż 7 sekund do setki, to akurat nic. To w ogóle jest żaden rekord. Tyle to ja mam. Źle to wygląda. No, nie dobrze. Wygląda jak meble z lat 90 w bogatym domu. Czemu to jest takie srebrne na środku logo z diamentem? Stary, możesz sobie naładować to auto nawet. Wow. Widziałeś? O, można mieć dwójkę dzieci? Możesz mieć dzieci w tym aucie. Ale patrz, jak się nienawidzą te nienawidzą dzieci. Się, nienawidzą patrzą, się. No. Czemu oni zdali takie zdjęcie tych dzieci? Że patrzą w przyszłość. To czemu patrzą na boki? Wiesz, że najlepiej sprzedającym się z samochodem w Stanach? Oj, trudne. Jaki jest? Jest to amerykańska marka. Tak. Dodge? Nie. Chrysler? Nie. Lincoln? Nie. 2 hours later. Chevy. Nie. Ford. Nie. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Jaką amerykańską markę pominąłem? No nie Tesla. Tesla. No jak Tesla? Tesla Model Y jest najlepiej sprzedającym się samochodem, włącznie z wszystkimi spalinowymi. Co? Niemożliwe. Rawka była... World? Nie Stany. World's best-selling vehicle. Nieźle, nie? Wow. Toyota Corolla. Jak to jest możliwe, Corolle, że... Przegonić Corollę. Jak można przegonić Corollę? Może jest tanie? Czemu jest takie popularne? Właśnie, jaka jest cena? 42 tysiące euro. 200 w Polsce. Właściciele Tesli wściekli. Ceny w dół, utrata wartości w górę. Jeśli w ubiegłym roku kupiłeś Teslę Y, będziesz stratny podwójnie. Nie dość, że przepłaciłeś, to jeszcze twoje używane auto właśnie gwałtownie straciło na wartości. Nowy cennik Tesli Y to też powód do zmartwień dla konkurentów. Trudno znaleźć na rynku auto rozpoznawalnej w Europie marki, które oferowałoby tak wiele za tak rozsądną kwotę i to nie tylko wśród elektryków. Co? To czemu nie widzimy tyle Tesli Y w Warszawie, tylko jakby ciągle cały czas widzę, jeżeli ktoś ma premium, nie? To ciągle widzę jednak Audi, Mercedes. Może właśnie dla nas w Polsce 200 tysięcy to nie jest mało, a w Stanach to jest dobra cena na przykład, nie? To jest tam ile? 40 tysięcy dolarów, czy ile to kosztuje? Jest tańsza nie tylko od Audi Q4 e-tron, która kosztuje 250 ponad tysięcy i Volkswagen ID.5 Pro Performance. W ogóle ten ID.5, widziałeś jak on wygląda? Nie, aż tak fajnie jak ta Tesla. Czekaj. A nie, to nie ten, sorry, to 7. Buzz? 7, aha. Nie, ID.7, sorry, pomyliłem Volkswageny. O, ten wygląda spoko. No, spoko wygląda. Taki ten, jak to się nazywa, ten lepszy Passat. Arteon. Arteon, właśnie. No to on wygląda spoko. To tak, no to jest coś takiego. Ja spoko wygląda, no, Arteon wygląda spoko. Trzymając się tematów motoryzacyjnych, kochani, nasi rodacy Polska górą z Rzeszowa, z Podkarpacia, zdobyli nagrody w dwóch konkursach organizowanych na Daytona Bike Week, jednym z największych festiwali motocyklowych świata organizowanych co roku na Florydzie. Polska firma Game Over Cycles zdobyła właśnie te nagrody z takim oto motocyklem. Piękny jest. Ja tylko pytałem, czy on ma jeździć, czy on nie ma jeździć, ale chyba ma jeździć. Moim zdaniem nie jeździ. Ten spoiler tylnego koła, ten nadkola z tyłu, no to jak on się niby ma położyć? Nawet nie wygląda, żeby ta kierownica się skręcała, stary. Musi jeździć, nie wierzę, że to jest moim tylko... zdaniem nie jeździ. Moim zdaniem, już wpisywałem w YouTubie. Aha, nie tylko, tylko stojący jest. To jest jakiś sprzed 10 lat. Tymeczku, sprzed 10 lat. No ale widać, że mają, widać, że mają już jakieś doświadczenie w tym. Jaki motocykl Batmana! Fenomenalny. Ja rozumiem, szlifierki są tam, wiem. Ja rozumiem, że te wszystkie narzędzia były potrzebne. Izera, no kuźwa Izera, ja wiem. Ale czy to jeździ? A, bo to jest motocykl inspirowany Jamesem Hetfieldem z Metalliki? On miał taki, czy podobny? Nie, nie wiem, co to znaczy. O, oh, wow. Piękne. Czyli musisz zrobić coś takiego w Polsce, przetransportować to do Stanów i liczyć na to, że wygrasz. To dużo roboty. It's 4 feet, at least 4 feet, szwagier. A zaczynali od tego. Scorpion Bike.
Polska górą! Polska górą! To jest tak, tamten to jest taki na konkurs, a ten jest po wypiciu dwóch romperów. Jeździłbyś? Nie. Znaczy tak, w sumie bym się chciał przejechać. It's the coolest bike in the show. Congratulations for this. O! Czyż 10 lat temu wygrywali? It's your trophy from Nigel. Proszę bardzo. Tak pięknie chodzi, nie? Wszyscy moi znajomi jeździli motocyklami, a ja siedziałem w piwnicy i robiłem motocykle, które nie jeździły. Ale każdy, widzisz, ktoś zobaczył, mówił, wow, przejechałem z Anglii, prawda? I no, to chodzi o to, żeby zrobić cool motocykl. Od przyjeżdżając tak naprawdę budowaliśmy nie tylko motocykl. Ale wjechał tym motocyklem na scenę. No to po prostu, wiesz co chodzi, że no, zjechał z rampy i wjechał do przodu, ale to nie jest homologowany motocykl do jazdy. W każdym razie gratulujemy Polakom, Polska górą. Wygraliście, pamiętajcie, wygraliście za nas wszystkich. Pewnie pamiętasz film Dark Knight. No pewnie, że pamiętam. I tam był taki motocykl przecież super świetny. I on, tak. On się objawił we Włoszech, kochani. Oto on. Stary. No przyznasz. Z Dark Knight. Po włosku jeszcze. No przyznasz. Ale dałbym tą muzyczkę, całą dałbym do filmiku, tą, która się zaczyna dopiero na samym końcu. Tutaj. A, okej, okay, czyli już po napisach. Znaczy jak się napisy zaczynają, sorry. Ale tu wiesz, że nikt się nie przejmował mną. Nie, co on tam mówi? Nie, to nie on powiedział, nobody cares who I was. Nie, to jest, on tu mówi, że... A, że żyj tak długo, aż staniesz się złoczyńcą. Doskonale. Cavalieri oscuro. Doskonale. Masz więcej takich śmiesznych TikToków? Mam jeden, który ci się bardzo spodoba. Muzyczkę z menu, której konsoli lubisz najbardziej? Wii U. Brawo, Jasiu. Ale my się znamy, nie? Jak łyse konie. Totalnie moglibyśmy mieć intro z tego. Nie, bo to jest własność Nintendo. No ale ten aranż ich wziąć. A, to im ukradniemy. To można napisać na niczym, że oto. No już nie możemy zmieniać. Nie możemy zmieniać. Ale jest bardzo ładne. To bardzo, bardzo ładne. Bardzo ładne. Aranż, drodzy państwo. Aranży. Jeszcze. Ja chciałem jeszcze o muzyce na koniec odcinka. Errate z odcinka zeszłotygodniowego, kiedy to mówiłeś o Ericu Claptonie, to był chyba czwartkowy odcinek. Raczej nie. On tak jeszcze gdzieś w innym miejscu opowiadał, że jestem recovering alcoholic. Tak! On ma słynny kawałek Erica Claptona, Cocaine. Ja wspomniałem tam, iż piosenka Cocaine jest autorstwa Erica Claptona. Jest. Byłem przekonany, że taka jest prawda, a prawda jest inna. Prawda jest taka, iż to Clapton spopularyzował ten utwór, a autorem jest J.J. Cale. Nie wiedziałem tego, teraz już wiem. Ale to jest Eric Clapton z J.J. Calem. No, ale on jest autorem. Aha, to nie. W Tidalu pewnie nie ma, kuźwa, w tej bibliotece z dupy, fisz, w YouTubie na pewno jest. No bo na YouTubie jest wszystko. No właśnie, a w Tidalu jest nic. Ej, ale to okej, to jest tak samo grane w ogóle. Dobra, nie będziemy też tutaj takich rzeczy promować. Dziękujemy państwu bardzo za oglądanie tego ciekawego stronniczego, mówili do was. Włodek Markowicz i... Karol Paciorek. A wy po obejrzeniu tego odcinka staliście się właśnie... Lekko... stronniczym.